To podcast Krew Mózg, odcinek 17. Cześć, nazywam się Maciek Latus i w tym podcaście poruszam tematy związane z rozwojem zawodowym, ścieżkami kariery i pracy z pasją w pielęgniarstwie i ratownictwie. Serdecznie zapraszam. Cześć, cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym krótko postaram się zrecenzować książkę Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i intensywnej opieki pod redakcją naukową Danuta Dyk, Aleksandra Gutysz Wojnicka, tych dwóch pań, które czuwały tutaj nad kwestią, nad merytorycznymi kwestiami tej książki. Zasadniczo, m, chociaż. Nagrywam podcast o tej książce. To tak naprawdę to blog mój, Intensywna Terapia Ratownictwa, objął patronatem medialnym tę publikację. No i przyznam szczerze, że zgodziłem się w ciemno, mając nadzieję, że się nie zawiodę, chociaż wszyscy wiemy, jaka była poprzednia edycja tej książki. No i muszę przyznać szczerze, że się nie zawiodłem, a więc zapraszam serdecznie do wysłuchania tej recenzji, tej nowej publikacji. Pielęgniarstwo anestezjologiczne intensywnej opieki. No nie była to na pewno książka oczekiwana przez nas wielu. To na pewno. Myślę, że to wzięło się z tego, że straciliśmy wiarę w to, że da się napisać ciekawą i praktyczną książkę, która by dotyczyła pielęgniarstwa i opieki nad krytycznie chorymi pacjentami. To, to, to jest pierwsza rzecz. Rozpoczynając dyskusję o tej książce w mediach społecznościowych, groź środowiska, mając wyobrażenie poprzednich publikacji, o czym mówiłem we wstępie, dotyczących właśnie tych zagadnień, no, mówiąc łagodnie, nie była zbyt pozytywnie nastawiona. Sam, właśnie zgadzając się na patronat medialny, no, miałem pewne obawy, chociaż patrząc na wkład Wydawnictwa Lekarskiego PZWL, które właśnie wydało tę książkę w taką pogoń ze światowymi trendami, no ufałem, że jednak może się nie zawiodę aż tak bardzo. No i muszę przyznać szczerze, że się nie zawiodłem. Myślę, że powinniśmy wyjść od tego, że nie ma na razie na rynku książki dotyczącej tego zagadnienia, która byłaby idealna. No i być może nigdy taka książka nie powstanie, no bo może po prostu takiej książki się nie da napisać. E, opieka nad chorymi. Intensywnej terapii oraz nieczulanymi w różnych dziedzinach medycyny. No, uprawiana jest przede wszystkim przez ludzi no, z ogromną wyobraźnią, niezwykle zaangażowanych w pracę i stawiających bardzo duże wymagania sobie i temu, z czego korzystają. Więc to jest pewnie też przyczyna tego stanu rzeczy. No, myślę jednak, że publikacja, którą właśnie przedstawiam, ma szansę stanąć na półce wśród książek, które po prostu warto mieć. W samym wstępie do tej publikacji na, napisano bardzo, bardzo ładnie kilka ciekawych rzeczy. Otóż yy, do przygotowania tej publikacji z dziedziny skłonił szybki postęp wiedzy i rozwój nowych technologii. W wyniku tych zmian nastąpiła również modyfikacja zakresu. Usług opieki zdrowotnej, a od pielęgniarek oczekuje się wykonywania świadczeń zdrowotnych wymagających rozszerzonych specjalistycznej wiedzy i umiejętności. No tu oczywiście klasycznie zapomniano o pielęgniarzach, ale powiedzmy, że to jesteśmy w stanie darować autor, autor, autorom tej, tej przedmowy. I dalej, pielęgniarki i intensywnej opieki stają przed nowymi wyzwaniami, jakimi są współdziałanie we wdrażaniu zaawansowanych zabiegów, procedur diagnostyczno-terapeutycznych. Ochrona pacjenta przed niekorzystnymi dla niego psychospołecznymi skutkami pobytu na oddziale intensywnej terapii i podejmowanie działań ukierunkowanych na poprawę jakości życia po przeżyciu ciężkiej choroby. No tutaj taki wyciąg z przedmowy. Myślę, że dosyć ciekawie to na, zostało napisane. Jest oczywiście w tym dużo naukowego takiego zacięcia. Niekoniecznie te zdania są zbudowane w taki sposób, abyśmy wiedzieli konkretnie o czym ta książka będzie, ale generalnie przedmowa dosyć ładnie napisana. Na początku w dalszej części, no muszę uspokoić czytelników i słuchaczy. Książka nie jest w żadnym wypadku nowym wydaniem. Jak już słyszałem opinię ludzi, którzy do tej pory tej książki jeszcze nie czytali, znanej, no i trzeba przyznać marne jakościowo książki tego samego wydawnictwa i ta książka, która została, hmm, Zredagowana przez jedną z redaktorów naukowych, która tę książkę wzięła na warsztat, nazywała się Anestezjologia Intensywna Opieka, Klinika i Pielęgniarstwo. No i muszę przyznać szczerze, że to w żadnym wypadku nie jest kolejne wydanie. Książka została napisana zupełnie od nowa i teraz liczy prawie 800 stron, naprawdę jest to dosyć obszerna, ciężka publikacja. Zasadniczo każdej pielęgniarce i każdemu pielęgniarzowi na początek też należą się słowa uspokojenia. W tej książce nie znajdziemy żadnych Niepokojących nas treści. Wydaje się, że nastąpił taki pewien przełom, i yy, autorzy zrozumieli, czego w książkach pielęgniarskich nie powinno być. A o czym mowa? Oczywiście o wszelakich rysach historycznych oraz zadręczaniu nas non-stop teoriami pielęgniarskimi no, które nijak się nie mają do naszej praktyki rozwoju nowoczesnego pielęgniarstwa tak naprawdę. My potrzebujemy konkretnego podręcznika. Książka napisana została przez 31 autorów. Tak jak wspomniałem wcześniej, zradygowana przez dwie redaktor. Zasadniczo według Opisu na ostatniej okładce jest adresowana do studentów pielęgniarstwa i personelu już pracującego. Natomiast po przeczytaniu jej, w mojej opinii, no, tutaj dużo anestezjologii intensywnej opieki mogą również się uczyć młodzi adepci kierunków, na przykład lekarskich, na przykład starzyści. No, książka jest naprawdę napisana w taki sposób, że jak najbardziej. Plusów jest stanowczo więcej niż minusów. Przeczytałem większość rozdziałów z dosyć dużą ciekawością i wnikliwością. No, musimy tu pamiętać o tym, że osoby, które czytają sobie do poduszki chociażby no, Larsena czy Miller'a, czyli klasyk, klasyk, klasyków gatunku, a w ciągu dnia jeszcze do tego zajmują się artykułami i pozostałymi podręcznikami, no nie zobaczą w tej książce wielu ciekawych rzeczy. To no, nie ma co się tutaj oszukiwać i do tego ukrywać. Niemniej jednak, chociaż dla samych pielęgniarskich aspektów warto do tej książki zajrzeć. Układ treści w tej publikacji zostały, został stworzony w taki dosyć sposób systematyczny, choć pod koniec tam gdzieś wkradł się chaos. i Cała ta książka została podzielona na trzy części. W pierwszej części, która jest zatytułowana Podstawy pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. No, w sumie ta część zawiera to, co jest w swoim opisie, tak? Czyli mamy tutaj Najważniejsze hmm, chociażby aspekty standardów czyli rozporządzenia w anestezjologii intensywnej terapii. To jest takie otwarcie tego rozdziału i myślę, że to jest bardzo ważne, bo do tej pory trzeba było tego rozporządzenia stop szukać i je wyciągać, jeśli chcieliśmy coś fajnego z niego wy, wy, wyjąć. Natomiast teraz jest na samym początku książki, no jest to na pewno bardziej, dużo bardziej użyteczne niż kolejne, kolejne historie i inne kształtowanie standardów itd. Tak na otwarcie mamy taki... Ciekawy podrozdział o współpracy w naszej dziedzinie i roli rodziny w procesie zdrowienia chorego, to też jest dosyć istotne. Później mamy taki w sposób ale dosyć szczegółowy przedstawione monitorowanie stanu chorego ogólnie i procedury wykonywane w anestezjologii intensywnej opiece. No na przykład asystowanie, jak przebiega sam zabieg i jak się asystuje do bronchoskopii, co przygotować. Tego mi naprawdę brakowało. Jest opisana toaleta dróg oddechowych, jest opisana obsługa aparatów do, do terapii ciągłej nerkozastępczej, a nawet jest na przykład opisane pozaustrojowe wspólnie wątroby. To też jest bardzo ciekawe, uważam. No, oczywiście są opisane również inne ważne kwestie, no, nagłe zatrzymanie krążenia, profilaktyka i kontrola zakażeń, ale tutaj faktycznie w praktyczny sposób mamy uwarunkowania kulturowe, religijne, etyczne, ale to jest dosyć popularne ostatnio w pielęgniarstwie na całym świecie, więc to myślę, że powinno być zawarte w drugiej części pod tytułem pielęgniarstwo anestezjologiczne no tutaj znajdziemy podstawy takie fizjologiczne, patofizjologiczne stanów, w którym w to, w to, z którymi się spotykamy w codziennej pracy. No, i tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. No w tej części spotkamy się z treściami, które w takim rozdziale są opisywane w każdej książce, w każdej publikacji, czyli wszystkie aspekty znieczulenia, od homeostazy organizmu przez farmakoterapię, sprzęt do opieki okooperacyjnej nad pacjentem, szkole na bariatryczne, no i chirurgii jednego dnia chociażby, więc tutaj tutaj nie ma zaskoczenia, natomiast jest to opisane naprawdę w ciekawy i merytorycznie bogaty sposób. W trzeciej części, która się nazywa Pielęgniarstwo w intensywnej opiece, zważysz na to, że ja zajmuję się tą dziedziną, no wzbudziła we mnie trochę pewnie, pewne rozczarowanie. Może nie tyle jestem rozczarowany treścią, co układem, bo mamy tutaj no, przedstawioną na przykład klasyfikację Nanda, którą faktycznie powinniśmy poznawać, chociaż jej szczególnie nie stosujemy, ale reszta na przykład została tak merytorycznie bogata ale zbudowana na szkielecie, którego ja nie lubię, czyli opieka nad pacjentem z niewydolnością oddechową, opieka nad pacjentem z niewydolnością krążenia. Na szczęście na koniec książki autorzy po trochę tak czytelnikowi dają trochę wytchnienia i, i mamy tutaj odmienności na przykład osób starszych, opiekę kołotransplantacyjną i leczenie żywieniowe na przykład chorych w zagrożeniu życia i zdrowia, więc to jest też bardzo fajny i ciekawy punkt. No więc, generalnie merytorycznie książka jest bogata. No to jest na pewno, na pewno bardzo, bardzo ważne i dlatego chociażby warto ją zakupić albo przynajmniej przeczytać, bo jest tu naprawdę kupa, Kupa wiedzy anestezjologiczno-intensywnej, no niezwykła, więc to na pewno warto zrobić. Natomiast przechodząc już do aspektów technicznych książki, no plusem niewątpliwie jest to, że treści są ułożone w przemyślany sposób. Mamy tabele, mamy procedury, które są zawarte w osobnej szacie graficznej, no przez co łatwo w miarę się po nich poruszać jest kilka zdjęć, które moim zdaniem zostały dodane trochę pro forma, no i przedstawiają akurat to, co każdy w sumie czytelnik, no, w swojej pracy widział, no. każdy widział defibrator i laryngoskop, więc, no, może niekoniecznie te zdjęcia byłyby potrzebne, a może warto by było właśnie przedstawić kolejne części, na przykład, yy, aparatu do prowadzenia terapii ciągłej, tak, nerkozastępczej. No, wydaje mi się, że trochę zostały dodane na siłę, więc ja bym osobiście zrezygnował całkowicie z tych zdjęć, albo wprowadził je do wszystkich sprzętów, a nie tylko do wybranych. No, ale powiedzmy, no, to jest już kwestia poboczna. Yy, same procedury, które są przedstawione, są Trzeba przyznać, opisane w szczegółowy sposób, czego właśnie mi do tej pory brakowało. Jest, jest problem, jest jak rozwiązać ten problem, jakie mogą być przyczyny jakieś tam, czy że, czego, że coś nie gra, więc to naprawdę duży in-plus. No i tak naprawdę to właśnie to, że są te procedury i są wyjaśnione potencjalne problemy, dlaczego coś nie działa, czyli dlaczego na przykład nie możemy odessać Treści z rurki intubacyjnej, no czyni tę książkę taką właśnie stricte praktyczną dla pielęgniarki i pielęgniarzy. To jest ważne, bo właśnie ze względu na to, że nie tylko same procedury są, ale właśnie te trudności w trakcie wykonywania i sposób ich rozwiązania. To mi się podoba szczególnie dlatego, że ja sam na swoim blogu próbowałem treści układać właśnie w ten sposób, żeby z taką ideą budować te treści, żeby jakby czytelnik czytał i szybko do praktyki mógł to przełożyć. Na pewno nowoczesną książką czyni fakt to, że doceniony jest i znaczy doceniana jest i i oparta całość, cała treść na, na evidence-based medicine i evidence-based practice in nursing, czyli po prostu badania naukowe są tu traktowane jako priorytet wreszcie. I tak jakby czytając tą książkę faktycznie, no, jeśli ktoś widział podręczniki zagraniczne, to trochę czuć już tutaj taki duch zachodniego pielęgniarstwa. Szczególnie, że są nawiązania do skal, schematów i algorytmów, które się stosuje właśnie w pielęgniarstwie na świecie, więc to myślę jest duży plus. Są oczywiście też minusy tej książki, no, które na szczęście są kwestiami bardziej wydawniczymi niż merytorycznymi. Ja myślę, że merytorycznie tutaj się nie ma do czego przyczepić szczególnie. No, ja przeczytałem większość tej książki, no, kilka rzeczy ominąłem. Mam nadzieję, że, że, tutaj żadnego, żadnego, że tak powiem, merytorycznego Błędu nie ma. Ja na pewno podręcznikowe wydanie tej książki sprawia, że jest bardzo dużo tekstu w układzie, który jednak się dosyć ciężko czyta. Trudno, jest dużo treści czarnego, faktycznie atramentu na białym papierze, no ale jest to po prostu podręcznik. No i on tak ma wyglądać. Każdy podręcznik, czy do historii, politologii, czy biologii, tak wygląda. No oczywiście graficznie można byłoby tę książkę zrobić trochę lepiej. Na przykład mogłaby być zbliżona do ITLS-u, jeśli ktoś zna taką książkę, albo do tych książek, właśnie wydawanych w Stanach, na przykład, które są. Bardziej bogate graficznie, no ale to jeszcze do tego pewnie dojdziemy. Myślę, że to też jest kwestia ceny takiej książki. No, ta książka nie jest tania, bo kosztuje około 100 zł, ale oczywiście też, też no, jeśli ten układ by był inny, inny byłby papier, inny kolor i tak dalej, no to ta książka była na pewno, by na pewno dużo droższa. No, podsumowując jednak, żeby się za bardzo nie rozwlekać już, ja powiem tylko tyle, że Pomimo wstępnych obaw ta pozycja generalnie jest godna polecenia. No jest to na pewno podręcznik, który można powiedzieć rokuje i który jest pewnym przełomem. No jest to kawał naprawdę wiedzy, której nie pożałujemy i na pewno nie będą to pieniądze rzucone, wyrzucone w błoto i generalnie jest to godna książka polecenia dla osób, w szczególności które po pierwsze zaczynają pracować anestezjolog intensywnej opieki. Jeśli nie wiecie co kupić, jest to książka nowa, są algorytmy no, chociażby resuscytacji oparte na wytycznych 2015, no, jest to po prostu książka, która jest aktualna, więc chociażby dlatego warto ją kupić. Jest to książka dla osób, które na przykład do tej pory nie kupiły żadnej książki w tej dziedzinie, więc warto teraz w taką książkę się zaopatrzyć. Jeśli się uczycie do specjalizacji albo do kursu kwalifikacyjnego i choć ta literatura zapewne nie będzie podana w sylabusie, to jednak warto z tej książki skorzystać, bo naprawdę jest tutaj bardzo dużo treści merytorycznych. Jeśli są osoby, które są ciekawe tej formy, jaką przyjęła ta publikacja, myślę, że warto warto odżałować te 100 zł i tą książkę nabyć. No i dla tych, którzy chcą po prostu pogłębić swoją wiedzę, bo naprawdę książka i technicznie ze względów technicznych, sprzętowych, jak i ogólnie takich pielęgniarskich i medycznych, no na pewno jest, jest bogata. Na pewno jednak zawiodą się osoby, które oczekują jakichś szczególnie nowych, świeżych merytorycznie treści, podanych w jakiś szczególnie taki innowacyjny sposób. To na pewno. Choć wydaje mi się, że jakby sama ciekawość i podejście autorów do zagadnienia może zachęcić jednak do zakupu tej książki. No, myślę, że cała reszta będzie zadowolona, bo jest to naprawdę przyzwoity podręcznik. Myślę, że do ideału mu brakuje, ale jest to pewien przełom i na pewno ta książka już nie jest powodem do wstydu i na pewno tę książkę warto czytać. A ta książka będzie do wygrania w konkursie, o którym usłyszycie na blogu, znaczy na stronie internetowej krewmusk.pl jako audio notatka numer 2, a transkrypt można powiedzieć, bo w zasadzie to, co te notatki, które zrobiłem do przygotowania tego odcinka, przełożyłem na tekst. Będziecie mogli również przeczytać na mojej stronie internetowej: intensywna Recenzował książkę Pielęgniarstwo Anestezjologicznej Intensywnej Opieki. Maciej, Latos, bardzo dziękuję za uwagę. Sami zastanówcie się, czy warto tę książkę kupić. Jeśli już ją kupicie, albo ją wypożyczycie, albo ją po prostu przeczytacie, albo ją wygracie w moim konkursie i to wtedy dajcie znać, jakie są Wasze odczucia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.